Witamy bardzo serdecznie w naszym studiu telewizyjnym Niedzieli księdza arcybiskupa seniora Stanisława Nowaka, a okazją naszej rozmowy jest niedawna wizyta, pielgrzymka, tak by można było określić, księdza arcybiskupa na Bukowinę, do Bukowiny w Rumunii, gdzie ksiądz arcybiskup odprawiał mszę świętą z racji wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ale wiemy, że też był gościem tamtejszym z racji koronacji obrazu Matki Bożej. Niech ksiądz arcybiskup coś powie nam o tym wyjeździe, pielgrzymce do tego pięknego miejsca. Na pewno to dla mnie wielka łaska, że mogłem być tam w miejscu szczególnym, miejscu kultu Matki Bożej i to Matki Bożej w ikonie częstochowskiej czczonej. Okazją było wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny i koronacja papieska, wielka, wspaniała, przygotowana bardzo solidnie. Mogę o tych przygotowaniach ewentualnie nawet powiedzieć, bo się przygotowywali bardzo solidnie. 3 lata była peregrynacja ikony po parafiach polskich w Rumunii. W każdym bądź razie ikona Matki Boskiej Częstochowskiej. No, koronacja, ale zanim koronacja, to kult. Otóż kult jest związany od początku istnienia tej ikony Matki Boskiej Częstochowskiej na Bukowinie. Jak się tam znalazła ta nasza częstochowska ikona? Otóż dla pierwszych Polaków, którzy byli tam w Rumunii, ksiądz Bogdanowicz ze Stanisławowa, obecnie Iwano-Frankowsk, ze Stanisławowa, z kościoła pojezuickiego, i ten obraz tam umieścił w kościele parafialnym i ten obraz zasłynął łaskami, cudami, ale obraz się już bardzo postarzał. Powiedzmy sobie, nawet był taki nieefektowny, szary. Sukienka była bardzo już stara, chociaż starożytna, i teraz ta sukienka pozostaje jako takie ex voto w tym miejscu. Z okazji koronacji tego obrazu postanowiono obraz odnowić, upiększyć. I tu chwała Jasnej Górze, która bardzo wydatnie przyczyniła się do odnowienia tego obrazu. Obraz został przepięknie teraz sukniami ozdobiony. Autorem tych sukien bogato ozdobionych perłami, brylantami, diamentami jest znany nam pan, mianowicie Drapikowski. On miał być nawet na koronacji, ale jeździ po świecie z tymi swoimi wielkimi arcydziełami i akurat go nie było. W każdym bądź razie on jest autorem tej sukienki. No i koron też on jakoś zaprojektował. I wszystko to, jak przyszedłem, już było przygotowane i odbyła się właśnie ta wielka, wielka koronacja. No, najważniejsze to powiedzieć, że bardzo się starał o to biskup z Jassy. I właśnie ta dawna ta Bukowina, jeszcze znana nam z czasów zaboru, Bukowina ukraińska, polska,
różnie się mówi, ta Ukraina, ta Bukowina ma diecezję swoją, stolicą diecezji jest Jasy. I biskup Jasy, episkopus Jasenzis, postarał się Ojca Świętego Franciszka o pozwolenie na uroczystą koronację. Ikonę zawieźli do Rzymu, Ojciec Święty pobłogosławił i tak wszystko już było przygotowane, a sam akt koronacji dokonał się we wniebowzięcie 15 sierpnia na wielkiej sumie wobec dużych rzesz ludzi. I cała góra, lepiej powiedzieć wzgórze, zostało pokryte ludźmi. Były przepiękne uroczystości. I naprzód na te uroczystości składała się Wigilia, przeżywanie Wigilii. I jak przyjechałem z Jasy do Kasiki, bo miejscowość, gdzie się ta ikona znajduje, nazywa się Kasika albo Kaczyka po polsku. Kaczyka. I tam właśnie było bardzo już dużo ludzi. Przyjechałem do tej Kaczyki i odprawiałem wraz z innymi tę przepiękną procesję, zupełnie jak w Lourdes. Cała góra pokryta ludźmi i świece, lampiony, różaniec. Aż mi żal było, że w Częstochowie tego nie mamy. Czyli księże arcybiskupie, można powiedzieć, tam są jakieś dodatkowe elementy typowo miejscowe do tych uroczystości wniebowzięcia, których nie ma w Częstochowie. Tak jak księdz arcybiskup zaznaczył, szkoda, że tego nie mamy w Częstochowie, ale czy jest coś, co warto by było przenieść na przykład do Częstochowy? No choćby to, choćby tą procesję, no bo msza święta, to było, co było potem, to już było takie, tak powiem, znane, bo liturgia, msza to wszędzie się tak samo odprawia, ale gdybyśmy tak potrafili, jak oni, tak przepiękną procesję urządzić, właśnie z tymi śpiewami, zresztą ojcu Romanowi Majewskiemu, dawnemu przeorowi, podpowiadałem to, mówiłem, no szkoda, on też tak mówił, szkoda, że my tego w Częstochowie nie mamy, jakoś ten zwyczaj taki lurski się nie wprowadził. Też to, co jest tam, co jest w wielkich sanktuariach, jak w Fatimie czy w Lourdes, to miejsce na składanie świec. Ludzie tam, południowcy już, można by powiedzieć, są ludźmi, którzy mają kulturę świecy. I kupują te świece i całe palenisko, powiedzmy, spalają się te świece. No u nas tego nie ma. Ja też podpowiadałem któremuś z ojców naszych, żeby przy stacjach różańcowych, broń Boże, na Jasną Górę, bo by podpalili, ale tu na placu to by można było ludziom pozwolić na składanie świec, bo człowiek ma w sobie coś takiego, czuje się, że jest podobny jak ta świeca i chce się spalać dla Boga i dlatego ludzie lubią składać w ofierze świece i palą te świece. U nas się to też zaczyna z tym, że księża takie malutkie świeczki i wiernym posuwają, żeby zapalali. W każdym razie tę kulturę świecy jako znaku miłości ofiarnej też wartałoby ewentualnie kiedyś na Jasną Górę wprowadzić. Tam w każdym razie Matka Boska Częstochowska jest otoczona światłem tych płonących świec. Kiedyś ksiądz arcybiskup wspomniał w takiej rozmowie, pamiętam, że Polskę
rozpoznaje się po trzech znakach. Znaku ikony Matki Bożej Częstochowskiej, czy środowiska Polaków, po Janie Pawle II i po tym, że Częstochowa, prawda? I też mówił ksiądz arcybiskup, że po niedzieli. Na Bukowie nie są Polacy, prawda? To jest duże środowisko Polaków. Jak ksiądz arcybiskup odnajduje właśnie Polaków po tych kilku dniach pobytu w tamtym miejscu? No, najpierw chcę powiedzieć, że rzeczywiście tam jest i piękny pomnik Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, tuż przed kościołem głównym. Pomnik podobny do naszego częstochowskiego, papież właśnie taki z epoki, gdy był starszym papieżem. Jest to, co ksiądz mówi, Matka Boska Częstochowska. No i ta wiara, pokorna wiara. Z tym, że tam trzeba powiedzieć, że owszem, Polacy zaczęli ten kult, ale oni tylko zaczęli i wciąż tam przy tym sanktuarium czuwają. Ale kult się rozszerzył na Rumunów. Wszystko było po rumuńsku. Nie wszystko, bo ja pojechałem specjalnie, by odprawić mszę świętą właśnie w języku polskim. No dlaczego? Dlatego, że inicjatorami tej ikony byli Polacy. Wspomniany ksiądz Jakub Bogdanowicz na początku XIX wieku, pierwszy proboszcz dla tych Polaków, ten obraz Matki Boskiej ze Stanisławowa sprowadził. Polacy, skąd się wzięli? Najwięcej Polaków, tych pierwszych, którzy zakładali, można powiedzieć, te wioski polskie w Rumunii, było spod Bochni, bo tam była potrzeba do żub solnych ludzi i Polacy tam jako specjaliści i w Bochni Wieliszce mogli tam coś wnieść. Ale też karszowali lasy, budowali domy. Powstało kilka wiosek. W każdym bądź razie Polacy tam istnieją jako nacja. Oczywiście mówią po rumuńsku, bo trudno byłoby inaczej, ale mają domy polskie. W kilku miejscowościach tam są polskie domy, bo istnieje Związek Polaków w Rumunii. I akurat jedną noc spędziłem w takim domu polskim. Tam mieliśmy nocleg. I trzeba powiedzieć, że Polacy tam są szanowani jako nacja. Witał mnie parlamentarzysta, Polak do parlamentu rumuńskiego. Także no, Polacy tam jednak coś znaczą. I więc i w Kaczyce są ludzie z Polski kultywujący kulturę polską. I w okolicach wieś etnicznie, no rzeczywiście wymieniana teraz, wymienna można powiedzieć. Różne narodowości są i Niemcy, są i Węgrzy. No ale Polacy się tam pięknie trzymają, mają te swoje domy i są mile widziani. Wnoszą dobrego ducha. W ogóle taka jest opinia, że Rumuni jako gospodarze jakoś tak się zachowują, że żadnych tam konfliktów ci ludzie etnicznych nie mają. Polacy tę polskość zachowują trochę, o ile się da, no bo przecież muszą żyć w kraju, gdzie się mówi po rumuńsku.
Więc Polacy trwali tam i wciąż jeszcze swoją kulturę polską utrzymują. I trzeba powiedzieć, że pierwsi Polacy przyjechali do Kaczyki z Bochni w 1791 roku. Rozbiory Polski wtedy jakoś. I trwają w tej swojej kulturze. No, gdy chodzi o moją obecność, zostałem zaproszony przez biskupa Jasy, z którym się znałem trochę, synodu biskupów w sprawie formacji kapłańskiej, a więc rok 1990. Biskup się nazywa Petru Gergel. No bardzo chciał, żeby biskup Częstochowy był obecny na tej koronacji. I kilka razy tu był i zapraszał, i listownie, i na różne sposoby. I dlatego no, trzeba było, choć podróż nie była łatwa, odpowiedzieć pozytywnie na jego pragnienia. No, na pewno by pojechał arcybiskup kierujący diecezją, arcybiskup Wacław. No ale trudno we wniebowzięcie opuszczać Częstochowy. Dlatego posunęli mnie, tym bardziej, że ten biskup ze mną się spotykał już na synodzie. I więc odprawiłem mszę świętą w języku polskim, piękną sumę, wygłosiłem kazanie i tu nawiązałem do koronacji, że koronujemy Matkę Bożą według myśli świętego Jana Pawła II, bo tak rzeczywiście jako biskup krakowski to tłumaczył, koronujemy sercami i ludzie w miłości wielkiej mówią do tych, których kochają, dzieci na przykład do matki, czy mąż do żony, ty moja królowo, w ekstazie, w uniesieniu. Więc my też według myśli Jana Pawła II mówiłem, chcemy Maryję z miłości ukoronować, koronujemy sercami, chociaż wskazałem na to, że koronacja jest koronacją Matki Bożej w tajemnicy pokazującej drogę, chodigetria. I że właśnie z tego obrazu ciągle płynie to słowo, czyńcie to, co mówi mój syn, a Pan Jezus trzyma Biblię. Stąd ikona nie tylko przypomina nam ogromną miłość Matki Boskiej do nas, ale jest wymagająca. Wymaga od nas postaw moralnych, wymaga pracy nad sumieniem, wymaga tego, żeby naprawdę wziąć Biblię do rąk gołymi rękami i przeżywać ją i żyć moralnie, więc ten aspekt parenetyczny homilii też zaistniał. I tak, ale najbardziej mocny akcent to był ten, że pierwsi Polacy z największą miłością ten obraz Matki Boskiej Częstochowskiej przynieśli na ziemię rumuńską i teraz trzeba za wszelką cenę dalej koronować Matkę Bożą sercami i żyć godnie, pięknie, bo taki jest cel i sens naszego życia na ziemi. Wszyscy dążymy do wniebowzięcia i do koronowania z Marią w niebie. Ksiądz arcybiskup wspomniał, że do tego wydarzenia koronacji wierni przygotowywali się przez 3 lata. Czy jakieś takie niektóre elementy z tych przygotowań ksiądz arcybiskup mógłby przybliżyć? No, ja tylko od biskupa wiem, napisał mi, żeśmy się bardzo, bardzo gorąco modlili, bardzo żeśmy się solidnie do tej uroczystości przygotowywali, aż właśnie przez
3 lata obraz peregrynował i przy tej okazji były nabożeństwa i pewnie to pewnie spowiedź i to wszystko, co jest związane z istotą chrześcijaństwa. Chcę powiedzieć, że mnie też to budowało wokół kościoła, tak jak w Polsce rozstawione były konfesjonały i księża spowiadali. Też i Polacy spowiadali, ale spowiadali w różnych językach. Takie prowizoryczne konfesjonały wokół. Także mogłem też powiedzieć, że Jasna Góra jest konfesjonałem narodu polskiego i życzyć im, żeby tu też tak było. Ludzie mi się przedstawiali bardzo pozytywnie, jako ludzie, którzy się bardzo pięknie modlili. Zwłaszcza widać było w czasie tej Wigilii. A później tak jak u nas, procesje, orkiestry. Z jakimi największymi problemami społecznymi spotykają się teraz ludzie w tamtym rejonie po tych przemianach, przecież, które też w Rumunii były? No się pytałem o to. Takie same jak u nas. Problem pracy. Oni też tam dążą do Europy. I wiadomo, że są krajem członkowskim. I przejeżdżając z Węgier, bo jechałem samochodem, no jednak okazałem paszport, bo jest to granica wspólnoty. I mają te same problemy, co u nas. I wyjeżdżają za pracą, szukają pracy. I u siebie pracy znowu tak dużo nie ma. To, co wiem, gdy chodzi o ten liberalizm etyczny, to dość się bronią przed tym, ponieważ Rumunia jest krajem przede wszystkim prawosławnym. Prawosławni są tradycjonalistami, dlatego tak ogólnie rzecz biorąc, dość mocno się trzymają, gdy chodzi o ten tak zwany genderyzm. Raczej są tradycyjni i no widać było zresztą ludzi pobożnych, ludzi, którzy biwakowali i no, trudno nam było wyjechać stamtąd. Czekaliśmy godzinę, żeby ruszyć. Było tyle samochodów, oczywiście nie mają, bo to wioska, to nie ma wielkich parkingów. Nie da się tak odblokować takiego odpustu jak u nas na Jasnej Górze, bo mimo wszystko więcej tych dróg, nie, u nas. Tam ta jedna dolina i tak te samochody później ruszały, ale było tych samochodów bardzo, bardzo dużo. Kościół był otoczony, wzgórze było pokryte ludźmi. Czy w tych uroczystościach koronacyjnych brał udział ktoś ze strony prawosławnej? Był taki wymiar ekumeniczny? Właśnie nie. Nawet zapytałem księdza redaktorze o to. Machnął ktoś ręką, mówił, że to u nas prawosławie to jest dość negatywnie ustosunkowane. Okazuje się, że każdy kościół autokefaliczny ma swoją kulturę. To moskiewskie prawosławie jest życzliwsze naszym księżom katolickim niż tam oni. Także nie widziałem. Ani nie było biskupa grecko-katolickiego, bo tam grekokatolicy też są. Ani nikt z prawosławia nie był. A kraj pokryty przepięknymi figurami, kapliczkami, no i cerkwiami. Przeciwne cerkwie, przepiękne, białe, wielkie, pokryte mozaikami. Tak jak to w prawosławiu jest, te świątynie świecą, błyszczą. No, wśród tych pięknych gór to bardzo to pięknie wygląda. Jechałem tak przez całą tę Rumunię właściwie, tu od granicy węgierskiej i podziwiałem i góry, i lasy, i te piękne kościoły i cerkwie.
cerkwie zwłaszcza są zewnętrznie rzecz biorąc bardzo piękne. Jeszcze niech ksiądz arcybiskup powie parę słów dla naszych widzów, żeby jakieś pozdrowienia dla tych, którzy będą nas oglądać. No, bardzo serdecznie pozdrawiam telewidzów naszych. Wszystkich cieszę się, że jesteśmy razem. I po Rumunii, gdzie też wiele życzliwości spotkałem, jakoś zachęcajmy się do jedności w wierze. Takie wzruszające były też sceny. No, nie było okazji, żeby z tymi Polakami za długo rozmawiać, ale ludzie się cisnęli przez kordony, bo były kordony chłopców i dziewcząt, żeby na biskupów i na procesję się nie cisnęli, ale się niektórzy przeciskali, żeby biskupa z Polski dotknąć. I tak mnie dotykali Polacy, czułem, że to Polacy. No bardzo miło było. Także miłe wrażenie zostawiam sobie w sercu z tej pięknej koronacji. A jeszcze to bardzo ważne, co powiedziałem już tym Rumunom na końcu też, a mianowicie, że zostawiamy Częstochowę w Rumunii. Mamy już, mówiłem, Częstochowę w Ameryce, mamy w Australii, mamy w Południowej Afryce. Tutaj Matka Boska Częstochowska niech was uzdrawia, pociesza, raduje, pokazuje wam drogę i niech to będzie Częstochowa w Rumunii. I takie przesłanie zostawiamy także naszym widzom. Bóg zapłać za spotkanie.